Socjalista Léon Blum. Z czego zrodził się socjalizm? Z karygodnego i smutnego dysonansu między bogactwem jednych a ubóstwem drugich, między morderczą pracą a bezczelnym próżniactwem. Socjalizm nie jest, jak często mówiono, wytworem zawiści, najohydniejszej z ludzkich pobudek. Zrodził się ze współczucia i pragnienia sprawiedliwości, które należą do pobudek najpiękniejszych. Żydzi trzymali stery naszej ojczyzny. Rzuciwszy w wir wojny rozmiłowany w pokoju naród, doprowadzili Francję do najstraszliwszej porażki w historii. Oto dzieło zniszczenia dokonane przez Żydów. Zorganizowano proces przeciwko ludziom odpowiedzialnym za klęskę. Wśród obwinianych polityków działających w III Republice w latach 30. znajdował się również Léon Blum. Dlaczego? Ponieważ był socjalistą, premierem z ramienia Frontu Ludowego i Żydem. Jeden z najstarszych filmów ukazujących Paryż stanowi ilustrację sprawy Dreyfusa, pierwszej, w którą zaangażował się Blum. W 1897 roku jego przyjaciel Lucien R., bibliotekarz z École Normale Supérieure, zapytał go: wie pan, że Dreyfus jest niewinny? Blum postanowił stanąć po stronie kapitana bezpodstawnie oskarżonego o szpiegostwo. Po raz pierwszy spotkał Jaurèsa przy okazji tej afery w 1996 roku. Już wówczas kwestie polityczne, społeczne i prawne uważał za decydujące. Znajomość z Jaurèsem utwierdziła go w tym przekonaniu. Odtąd słowo sprawiedliwość miało dla niego taki sam wydźwięk jak wyraz socjalizm. Stał się bojownikiem o sprawiedliwość i o socjalizm. Léon Blum urodził się 9 kwietnia 1872 roku. Był drugim z pięciu synów Augusta i Marie Blum. Matka, Maria z domu Picard, i babka, właścicielka księgarni, Henriette Serre, odegrały ważną rolę w jego wychowaniu. Rodzina Bluma pochodziła z Alzacji, lecz osiadła w Paryżu. Zajmowała mieszkanie przy ulicy Saint-Denis, tuż nad sklepem bławatnym braci Blum. Léon Blum bardzo kochał i podziwiał swoją matkę. Marie Picard Blum miała obsesję na punkcie sprawiedliwości. Podobno, gdy jej synowie siedzieli przy stole, a na deser podano jabłka, matka kroiła jeden owoc na pięć części, tak by żaden chłopiec nie dostał gorszego lub brzydszego. Każdy miał prawo do takiego samego smaku. Wszyscy byli traktowani jednakowo. Dziewiętnastoletni Blum był dandysem zgodnie z wymogami Belle Époque, filmowanej przez Maxa Lindera. Jako student École Normale Supérieure nie wyróżniał się niczym szczególnym. Na uczelni spotkał przyszłych propagatorów doktryny socjalistycznej, helenistę, Braque de Ruisseau oraz Luciena Erra. Współpracował z kilkoma pismami jako krytyk literacki i teatralny. Próbował również swych sił w dziennikarstwie sportowym. Rozpoczął karierę literacką wraz z André Gidem i Anatolem Fronsem. Spotykał wielkie umysły tamtej epoki, miał ukształtowane poglądy, rozumował logicznie. Uwielbiał Stendhala, którego styl jest chłodny, przejrzysty i jasny. Dbałość o logikę wywodu to najważniejsza cecha tekstów krytycznych Bluma.
W latach 1894-96 Léon Blum opublikował wiele artykułów filozoficznych. W 1896 ożenił się z literatką i artystką Lis Bloch. Książka o małżeństwie ukazała się w 1905 roku. Blum napisał ten esej w trosce o instytucję małżeństwa. Dostrzegł kryzys tej instytucji i twierdził, że należy ją ratować. Dał wyraz swym laickim poglądom. Uznał małżeństwo za rodzaj umowy, którą się negocjuje. To kontrakt, a nie świętość. Za obrazoburczą uznano jego propozycję, by kobiety rozpoczynały życie płciowe przed ślubem i wcześniej nabierały doświadczenia w tej sferze. Tezy Leona Bluma wywołały skandal, który zaważył na jego przyszłym życiu politycznym. Prawicowa prasa grzmiała. To autor książki o małżeństwie. Jak można oddać rządy we Francji komuś, kto napisał podobne plugastwa? Zapanowało święte oburzenie. Zaczęła się prawdziwa nagonka. Krytycy nie oszczędzili Bluma. Przylgnęła do niego etykietka obrońcy kobiet. Powołując się na nią, odbierano mu prawo do uprawiania polityki. Kobiety nie mogły głosować, choć Blum walczył, by dano im ten przywilej. Łącząc Bluma ze sprawą kobiet, symbolicznie odcinano go od polityki. Na początku XX wieku Blum poświęcał się karierze prawniczej. W przededniu I wojny światowej włączył się w działania socjalistycznej międzynarodówki i Jaurésa na rzecz zapobieżenia konfliktowi. W czasie wojny stanął na czele gabinetu socjalistycznego ministra robót publicznych, Marcela Szembata. Był to wówczas bardzo ważny resort i Blum odgrywał w nim znaczącą rolę. Słono zapłacił za to pod koniec wojny, gdy zaczęli go krytykować członkowie Partii Socjalistycznej, którzy po ciężkich doświadczeniach stali się pacyfistami. Mówili, wojna to hańba. Wciąż ich przybywało i to oni zdominowali kongres w Tours. To był rok 1920. Kraj odżywał po wojnie. Oddział francuski międzynarodówki robotniczej tworzyli spadkobiercy idei Jaurésa, zamordowanego w 1914 roku. Nie wiadomo było, jak rozwinie się lewica w powojennej, zniszczonej Francji. Nadzieja przyszła ze wschodu wraz z wieściami o rewolucji bolszewickiej. Większość ludzi lewicy twierdziła, że trzeba iść w tym kierunku. W Tours rozważano kwestię rozłamu pomiędzy socjalistami a komunistami. Blum nie zgadzał się z komunistyczną większością. Głosiła ona, że istnieje międzynarodowy porządek i należy przyjąć jego zasady oraz dyktaturę proletariatu. Bez socjalizmu nie ma demokracji, a socjalizm nie może współistnieć z dyktaturą mniejszości. Ktoś musiał bronić starych idei. Dlatego ci, którzy pozostali socjalistami, nie mogli być komunistami. Blum nie odciął się od marksizmu. Jeszcze w 1919 roku, przed kongresem w Tours, opracował program wyborczy Partii Socjalistycznej. Mówił w nim o socjalizacji środków produkcji. Pozostał więc zakorzeniony w ideologii marksistowskiej.
W 20 roku Blum, oczywiście na poziomie idei, dokonał tego, co stało się później na zjeździe w Bad Godesberg. Zrozumiał istotę sporu, który toczy się do dziś. Naturalnie nie mówił tego głośno, ale zrobił to intuicyjnie 90 lat temu. W 1919 roku Blum został deputowanym i zrezygnował z dotychczasowej działalności zawodowej. Po kongresie w Tours stał się jednym z przewodniczących partii socjalistycznej. Kierował jej odnową w okresie rozłamu ruchu robotniczego. To wielkie rozdarcie tłumaczy wszystko, co się działo we francuskiej lewicy, począwszy od roku 1920. Może teraz, po niemal 100 latach, nareszcie zdołamy się ponownie zjednoczyć. Historia pokazała, że Blum miał rację. Piękna idea komunizmu upadła, bo zawsze nosiła w sobie zalążek dyktatury mniejszości. Na początku lat 30. Francja zmagała się z trudnościami. Panował kryzys gospodarczy. Aż do 1934 roku poziom produkcji przemysłowej regularnie spadał. Kryzys społeczny, bezrobocie wzrosło pięciokrotnie i dotykało wszystkich sektorów w całym kraju. A także kryzys polityczny, moralny i cywilizacyjny. Rząd nie potrafił zaradzić istniejącym trudnościom. Dwaj reżyserzy, piewca wolnościowych dążeń, René Clair i twórca ocenzurowanej Atalanty, Jean Vigo, pokazywali w swych filmach nierówności społeczne i trudne warunki życia klasy robotniczej. Okres ten był dla Leona Bluma czasem żałoby. W grudniu 1931 roku zmarła jego żona Liz. Robotnikom było bardzo ciężko. Pracowali przy piecach hutniczych w Trit Saint-Léger na trzy zmiany. Co robili? Jedni przez cały dzień obsługiwali wagony pełne rudy żelaza, przybyłej ze wschodu. Inni wylewali płynną surówkę. O 6 wracali do domu. Wyglądało to jak przemarsz pułku. Na czele podążali urzędnicy, wykonujący znacznie lżejszą pracę, a później robotnicy. To, że są wykończeni, widać było po sposobie, w jaki szli. Pochód zamykali hutnicy, wyniszczeni ciężką pracą, która zabijała ich powoli. Oni również walczyli o swoje prawa. Czekali na nadejście frontu ludowego. To był wielki ruch we Francji. Mówiono o modelu republikańskim. Przypominał powstanie na rzecz ocalenia republiki. Dlaczego? Ponieważ 6 lutego 1934 roku demonstracje skrajnie prawicowych lig przeciwko powołaniu nowego rządu zostały odebrane jako faszystowski pokaz sił. Faszystowskie oddziały pułkownika La Rocca próbowały zająć siedzibę Zgromadzenia Narodowego. W starciach na Placu Zgody zginęło 9 osób. W tym momencie numer jeden partii socjalistycznej, sekretarz generalny Paul Faure, stwierdził, że należy pozwolić działać instytucjom państwowym. Nie chciał nawoływać do walk na ulicach, by uniknąć represji. Leon Blum twierdził natomiast, że trzeba manifestować, bronić republiki w parlamencie. Miał za złe premierowi Daladierowi, że podał się do dymisji. Uważał też, że należy wyjść na ulicę, mobilizować masy. W pamięci członków francuskiej lewicy wciąż żywe było wspomnienie tego, co się stało w Niemczech w latach 1933-34. Hitler w ciągu 6 miesięcy przeistoczył legalnie zdobytą władzę w dyktaturę.
Pamiętali oni również, co się stało w faszystowskich Włoszech. Wiedzieli, że od połowy lat 20. Francja przyjmowała ludzi uciekających przed reżimem. Od połowy lat 30. paramilitarne skrajnie prawicowe ligi określano jako faszystowskie, choć to nie do końca prawda. Na tym polu ścierały się różne postawy. Francuska lewica uznała działalność lig za pokaz sił i postanowiła bronić republiki. La gauche française lit cela comme ce coup de force et il faut défendre la République. Demonstracja odbyła się 12 lutego na Cour de Vincennes. Partia socjalistyczna protestowała przeciwko faszystowskim ligom. Partia komunistyczna postanowiła manifestować w tym samym miejscu tego samego dnia. Pamiętajmy, że w tamtych czasach komuniści byli wrogo nastawieni do socjalistów. Często dochodziło do konfrontacji. Nie było wiadomo, jak to się skończy. Ruszyły dwa pochody. Ja szedłem w tym po lewej. Komuniści zaś szli w tym po prawej. Oba zmierzały w kierunku Place de la Nation. Zastanawialiśmy się, co się stanie. Pochody dotarły do celu. Wówczas Léon Blum oświadczył: teraz wszystkie siły lewicy muszą zjednoczyć się przeciwko faszystowskiemu zagrożeniu. To był początek frontu ludowego. Manifestujemy razem, by pokazać faszystom i royalistom, że nie przejdą. Reakcjoniści nie przejdą. Niech żyje Republika Ludzi Pracy. Niech żyje wolność. Niech żyje jedność proletariatu. Bez niej zwycięstwo jest niemożliwe. Niech żyje robotniczy lud Paryża. Ponad 100 ugrupowań i partii politycznych, w tym także niewielkie, takie jak Liga Praw Człowieka czy Ruchy na Rzecz Edukacji Ludowej, Związki Zawodowe, Zrzeszenie Związkowców, Powszechnej Konfederacji Pracy, wszyscy zjednoczyli się w Powszechny Front Ludowy, by bronić republiki. Mieli proste hasło: za chleb, pokój i wolność. Z czego zrodził się socjalizm? Z buntu szlachetnych ludzi, doświadczonych przez życie, niedocenionych przez otoczenie. Socjalizm zrodził się z poczucia naturalnej równości w czasach, gdy społeczeństwo, w którym żyjemy, opierało się na przywilejach. Zrodził się ze współczucia i gniewu, budzącego się w każdej uczciwej duszy w konfrontacji z nędzą, bezrobociem, zimnem i głodem. A przecież, jak mówi poeta, ziemia wydaje tak duże plony, że starczy dla każdego człowieka. Przecież każdy ma prawo zapewnić sobie własną pracą przetrwanie i godziwy byt. Przecież każdy człowiek zasługuje na szacunek. W lutym 1936 roku Blum padł ofiarą zamachu z ręki skrajnego prawicowca. To był poważny incydent. Wówczas Georgi Dymitrow, stojący na czele Kominternu, nakazał wyrazić szerokie poparcie dla człowieka, który stał się symbolem frontu ludowego. Powszechna manifestacja ugrupowań i partii odbyła się 16 lutego. Wzięło w niej udział 500 000 osób. Obecni byli wszyscy przywódcy socjalistyczni, lecz także ważni komuniści, tacy jak Maurice Thorez, oraz radykałowie, jak Edouard Daladier. Ten marsz pokojowy był zapowiedzią zwycięstwa Frontu Ludowego. Skrajna prawica uważała jego uczestników za zbieraninę z przedmieść Hołotę, sterowaną przez Żydów i cudzoziemców. Tymczasem protestujący przez ponad 5 godzin ludzie byli przedstawicielami proletariatu, którego głosy przesądziły o sukcesie w wyborach wiosną 1936 roku. Lewica wygrała te wybory.
To nie były żadne czary, po prostu nie zawiódł elektorat. Partia komunistyczna miała 72 deputowanych. Tego nikt się nie spodziewał. Oddział francuski międzynarodówki uzyskał większość w zgromadzeniu, wyprzedzając radykałów. To precedens w historii Francji. Ponieważ socjaliści okazali się najsilniejsi, zwrócono się do Leona Bluma. Pierwsza reakcja ludzi z mojej wioski zaskoczyła mnie. Mieszkańcy odkręcili tablice z nazwami ulic. Widziałem, jak pojawiają się nowe nazwiska. Roger Salengro, Blum. Wszystkie stare tablice zdjęto. Nowe zapowiadały nadejście innego ustroju, lepszego świata. To była radość. Dla skromnych ludzi wiodących ciężkie, beznadziejne życie, rządy Frontu Ludowego były niczym odrodzenie. Utworzono rząd Frontu Ludowego. Jego program, tak jak program Frontu, postulował 40-godzinny tydzień pracy, ubezpieczenia grupowe, płatne urlopy. Takich właśnie reform domagała się klasa robotnicza. Francuska demokracja wstąpiła na nową drogę. Blum objął rządy w wieku 67 lat. Był już niemłody. Miał za sobą większą część życia i jednocześnie dopiero zaczynał żyć. Władza nie sprawiała mu radości. Stanowiła misję, a zarazem brzemię. Ta nominacja, panie przewodniczący, jest bez wątpienia wydarzeniem historycznym. Po raz pierwszy naszym starym, gallo-romańskim krajem będzie rządził Żyd. Lepszy byłby rdzenny obywatel, choćby prosty, o skromnym, chłopskim pochodzeniu, aniżeli sprytny talmudysta. Odosobnione protesty wywołały falę bezprecedensowych strajków. Kilka milionów robotników i urzędników przerwało pracę, okupując warsztaty, sklepy oraz biura. Zapanowała atmosfera święta wolności. Niestety siły prawicowe nie strajkują. Rząd wie, jak trudne stoi przed nim zadanie. Obiecuje, że zrobi wszystko, by mu sprostać. Stowarzyszenia pracodawców zaczęły żądać negocjacji. Pod tym względem Blum wyznaczył rządowi nową rolę – mediatora i reformatora. Wszystko mogło się rozegrać między pracodawcami i związkami zawodowymi, a jednak przybrało formę porozumień Matignon. 7 czerwca w hotelu Matignon przedstawiciele związkowców pod przewodnictwem Leona Bluma podpisali porozumienia, które położyły kres strajkom. Wkrótce uzupełniono je o pierwsze ustawy socjalne Frontu Ludowego dotyczące 40-godzinnego tygodnia pracy i płatnych urlopów. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus.
W mojej wiosce, w kawiarni na placu targowym, ktoś zapytał robotnika: bierzesz urlop? Wyjeżdżasz? Najpierw nie odpowiadał, nie miał pieniędzy. A w końcu rzekł: podróże odkładam na później, ale cały dzień spędzimy w ogrodzie. Robotnicy mieli duże ogrody. To był ich skarb. Hodowali też króliki, kury. Tak czy inaczej, płatne urlopy przeznaczali na remont domów, malowanie, tapetowanie i na pracę w ogrodzie. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Panuje przekonanie, że ludzie jeździli nad morze. Otóż nie. Zwykle spędzali urlopy na wsi. Wracali do siebie, do prowincjonalnych korzeni. Nie znali ich. Rzadko mogli widywać się z rodziną. Teraz odkrywali Francję, jej mieszkańców, dziedzictwo narodowe. Gazety rozpisywały się o zamkach, gospodarstwach i o zwykłych Francuzach. Bez wątpienia kobiety uzyskałyby należne im prawa, gdyby rząd tworzyli wyłącznie socjaliści. Dlaczego? Ponieważ nie wszystkie partie tworzące Front Ludowy popierają tę reformę. Nasz przyjaciel Léon Blum, wierny doktrynie i programowi własnej partii, wspiera inicjatywy związane z emancypacją kobiet. Udowodnił to, powołując 3 z nich na stanowiska podsekretarzy stanu. W lipcu 1936 roku republikański rząd Hiszpanii stanął w obliczu zamachu stanu, którym kierował generał Franco, wspierany przez Hitlera i Mussoliniego. Wybory we Francji odbyły się w maju i czerwcu 1936 roku, a wojna domowa w Hiszpanii zaczęła się w lipcu. Trwał międzynarodowy kryzys. Blum od początku próbował nieść pomoc hiszpańskim republikanom, prawowitemu rządowi. Wierzcie, że gdy czytałem depesze o zajęciu Irun i o agonii ostatnich bojowników, moje serce krwawiło tak, jak wasze serca. Udzielenie Hiszpanii zbrojnej pomocy równałoby się w pewnym sensie opuszczeniu Francji. Doprowadziłoby do rozwiązania parlamentu. A to oznaczałoby zaprzepaszczenie całej wykonanej dotąd pracy, czyli zgodę na faszyzm we Francji. Blum zdecydował się na dyskretną pomoc. Wysyłał przez Pireneje sprzęt i samoloty, ale nie mógł zrobić tego, co chciał, czyli bronić hiszpańskich republikanów i przyjść im na ratunek. Na trybunie stał duży, kwadratowy mikrofon. Spotkanie odbywało się w czymś w rodzaju wielkiego hangaru. Wewnątrz zebrał się tłum. Ja przyszedłem z ojcem. Tłoczyliśmy się na samym końcu, nie słyszeliśmy wszystkiego. Podobnie jak większość. Wszyscy obserwowali jednak reakcję ludzi stojących w pierwszych rzędach i naśladowali ich. Zapamiętałem Bluma jako człowieka niezwykle eleganckiego. Ta elegancja widoczna była w jego stroju, głosie, sposobie mówienia, w słowach, jakich używał. Przybył tu, żeby odpowiedzieć ludziom niezadowolonym z jego polityki. Podczas wiecu zjednał ich sobie, mówiąc: wierzycie, że mogłem się zmienić w ciągu kilku miesięcy? Pod koniec przeciwnicy klaskali mu, choć początkowo nic na to nie wskazywało.
W tym czasie Léon Blum przeżywał osobisty dramat. Jego wierna towarzyszka i współpracownica, Thérèse, którą poślubił w 1933 roku, walczyła z chorobą. Schroniwszy się w mieszkaniu na wyspie Świętego Ludwika, nasłuchiwał cichnących odgłosów socjalistycznego święta. Rząd zmagał się z trudnościami gospodarczymi. Pojawiły się rozbieżności. Zmodyfikowano program wyborczy. W czerwcu 1937 roku zdominowany przez prawicę Senat przeciwstawił się Blumowi. Premier musiał podać swój rząd do dymisji. 22 stycznia 1938 roku Thérèse zmarła na raka. Léon Blum na kilka tygodni odsunął się od polityki, by w marcu ponownie na krótko stanąć na czele rządu. We wrześniu Daladier uległ w Monachium żądaniom Niemiec i rozpoczął represje skierowane m.in. przeciwko ustawie o 40-godzinnym tygodniu pracy. W artykułach publikowanych w dzienniku Le Populaire Blum ostrzegał francuskie i brytyjskie władze przed konsekwencjami traktatu monachijskiego. Z ławki deputowanego obserwował dziwną wojnę, niemiecką ofensywę i odwrót francuskich wojsk. Le 10 lipca 1940 roku Blum oraz 80 deputowanych wiernych republikańskim ideałom, w tym 35 socjalistów, zagłosowali przeciwko przekazaniu Pétainowi pełni władzy. Marszałek i jego rząd, podżegani przez nazistów, chcieli osądzić tych, których uważali za winnych wojny i porażki. Szybko znaleziono kozły ofiarne. Byli nimi generał Gamelin, głównodowodzący wojsk francuskich, Édouard Daladier, szef rządu w latach 1938-1940. I przede wszystkim Léon Blum. Jego front narodowy znajdował się w opozycji do rządu Vichy. Rząd Vichy próbował osądzić Léona Bluma w Rion, obarczając go winą i odpowiedzialnością za klęskę. Wśród obwinianych polityków działających w III Republice w latach 30. znajdował się przede wszystkim Léon Blum. Dlaczego? Ponieważ był socjalistą, premierem z ramienia Frontu Ludowego i Żydem. Pamiętajmy, że pierwsze ustawy antyżydowskie obowiązywały we Francji od 3 października 1940 roku. Rząd Vichy wprowadził je, nie pytając niemieckich okupantów o zdanie. Działania antysemickie, antysocjalistyczne i antyrepublikańskie wpisywały się w kulturę polityczną Vichy. Początkowo Léon Blum został uwięziony w zamku Chazeron, a następnie w grudniu 1940 roku w Bourassol. Tu docierały do niego informacje o przebiegu wojny. Mógł pisać do syna, do bliskich i do Jeanne Reichenbach, która później została jego żoną. Został zatrzymany, ale nie usłyszał wyroku. To nie było więzienie, tylko areszt domowy. Miał prawo do odwiedzin, zwłaszcza do wizyt rodziny. Miałam lewe papiery. Roger i ja przekroczyliśmy linię demarkacyjną, posługując się fałszywymi dowodami. Na nazwisko Comte. Dostaliśmy pozwolenie na odwiedziny dla państwa Comte. Odwiedzaliśmy go przez 2 kolejne dni. Jeździliśmy rowerami, bo Rion i Bourassol dzieli kilka kilometrów. Nadszedł smutny czas dla pogrążonych w rozpaczy Francuzów. A jednak Blum już wtedy przewidywał upadek Hitlera. Dzięki informacjom, jakie potajemnie przekazywali mu towarzysze socjaliści, śledził tworzenie się ruchu oporu i początki wolnej Francji. Wszystkie listy w latach 40-43 kierował do przyszłej żony, Jeanne. Ciocia Jeanne kazała nam obiecać, że nigdy ich nie opublikujemy. Nie przywiązuję się do przedmiotów. Poczucie własności jest mi obce. A jednak teraz, gdy odebrano mi książki, widzę, jak bardzo je kochałem. Spustoszono moją bibliotekę. Wiem, że wyniesiono 80 skrzyń. Odbieram to jako przejaw czystej złośliwości. Gestapo osiągnęło swój cel. Uderzyło w czuły punkt.
Mój brat René zawsze zarzucał mi, że nie szanuję książek, pożyczam je, gubię. To prawda. Nie jestem bibliofilem i nie miałem zamiaru wystawiać ich na sprzedaż. Przywiązywałem się do nich przez ponad 50 lat. Były wśród nich pierwsze książki, które kupiłem jako młodzieniec, dzieła moich mistrzów, przyjaciół, a także książki Terezy. Jedyne przedmioty będące częścią mojego życia. Jest mi smutno. Maurice Chevalier, nasz drogi Maurice, wrócił do stolicy. Przedstawia słuchaczom Radia Paris swoje nowe piosenki. Avec un ou deux petits hop là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir, en chantant comme ça, tim pa poum pa la, c'est notre espoir. Quand De Gaulle va appeler à la résistance. Gdy De Gaulle nawoływał do oporu, Blum zrozumiał go natychmiast. Choć przed wojną nie zawsze pojmował nowatorskie idee De Gaulle'a, tym razem dotarło do niego znaczenie apelu generała, tego wezwania z daleka. Zaczął nakłaniać swoich towarzyszy, by na nie odpowiedzieli. Napisał wiele listów do różnych osobistości, między innymi do Roosevelta. Ręczył w nich za republikański charakter De Gaulle'a. Wzywał do wspierania go. Le caractère français républicain de De Gaulle, il va appeler à appuyer De Gaulle. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons. W Starym Rion trwają przygotowania do procesu. Wkrótce cała Francja usłyszy wyrok. Blum, wspomagany przez adwokatów, bronił się zaciekle i publicznie atakował rząd Petena. Biuletyny ruchu oporu drukowały relacje z procesu, wypowiedzi Bluma i mowy obrończe. Osiemnasta trzydzieści. Właśnie wyszli adwokaci. Siadam przy dębowym stole i piszę do ciebie ołówkiem, który zaostrzyłaś. Zapada zmierzch, w pokoju jest jasno. Myślę, że dziś dobrze nam poszło. Nareszcie mam poczucie, że coś się dzieje, zmienia. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo się cieszę, że sprawy z adwokatami zostały załatwione w ten sposób. Czuję tym większą satysfakcję, że sposób wypowiadania się urzędników sądowych uspokoił i ucieszył sama. To było fantastyczne. Léon Blum zamienił ten proces we własną mowę obrończą. Więcej, przeistoczył go w oskarżenie reżimu Vichy, w krytykę kolaboracji i posłuszeństwa Niemcom. Pokazał, że taka postawa nie ma nic wspólnego z modelem republikańskim, ani z tradycyjnym patriotyzmem Francji. To był jeden z najgłośniejszych aktów oporu. Blum wykazał się odwagą. Posługiwał się piórem i słowem mówionym, by się bronić i zwalczać reżim Vichy. Zamienił proces przeciwko byłym przywódcom III Republiki w proces przeciwko Vichy i tym, którzy kolaborowali z nazistowskimi Niemcami. On mis en place la collaboration avec l'Allemagne et donc l'asservissement avec l'Allemagne nazie. Très rapidement. Rozprawa kończy się fiaskiem rządu Vichy. Zostaje zawieszona bez rozstrzygnięcia pod presją nazistów 14 kwietnia 1942 roku. Pobudziłem się w swoim łóżku. To było między 4 a 5 nad ranem. Czuwałem, nasłuchując samochodów, które nie przyjeżdżały. Po 8 bardzo zdziwiony, nadal spokojnie leżałem w łóżku. Co się działo? Najpierw nie próbowałem zrozumieć. W pewnej chwili weszli niemieccy oficerowie. Wyruszyliśmy w południe. Obiecuję, że wrócę cały i zdrowy. Władze Vichy musiały skapitulować. Niemcy przerwali proces. Naziści byli wściekli. W kwietniu 1943 roku postanowili wywieźć Bluma do Buchenwaldu jako uprzywilejowanego zakładnika.
Podróż do obozu koncentracyjnego trwała około 10 dni. W 1943 roku machina eksterminacji była już rozpędzona. Do zwożonych z całej Europy Żydów, Cyganów i homoseksualistów dołączyli opozycjoniści oraz konspiratorzy z okupowanych krajów. Żyli i umierali w potwornych warunkach. Miesiąc temu opuściłem Burasol. Jakże musi ci się dłużyć czas. Dla ciebie wszystko wygląda inaczej. Całuję cię z całego serca, Leon. Nie wiedział dokładnie, co się działo w pobliżu. Orientował się tylko, że coś strasznego. Gdy Niemcy wozili go do lekarza lub dentysty albo do władz obozowych, by dopełnić formalności, a takie sytuacje zdarzyły się 3-4 razy podczas całego pobytu, przejeżdżali przez strefy, których zazwyczaj nie widywał. Jego dom był otoczony w promieniu 15 metrów wysokim drewnianym płotem, tworząc dziedziniec. Mógł po nim spacerować. Blum nie widział, co się dzieje za tym płotem. Wiedział tylko, że obóz to straszne miejsce i że przewijają się przez nie setki tysięcy ludzi, głównie Żydów. W tym samym obozie przebywał konserwatywny polityk Georges Mandel. W czerwcu 1943 roku do Buchenwaldu przyjechała towarzyszka Bluma, Jeanne Reichenbach. Chciała dzielić jego los. Komendant zgodził się nawet na ślub cywilny dwojga Żydów. Blum miał kontakt z synem Robertem, przebywającym w obozie w północnych Niemczech. Mogli pisać do siebie po 2 listy miesięcznie. W chatce, którą zajmuję wraz z towarzyszami, jest zbyt ciasno, żebyśmy mogli normalnie żyć. Przeczytałem raz jeszcze wyznania. Teraz studiuję kroniki historyczne Szekspira. Powtarzam niemiecki ze słownikiem w ręku. Nie zapomniałem gramatyki. Nie wiedział dokładnie, co się dzieje. Nie mógł wiedzieć. Żył w skrajnie ciężkich warunkach, doświadczył zimna i głodu. To było naprawdę trudne, ale nie miało nic wspólnego z prawdziwym obozem. Jego chciano utrzymać przy życiu. Żyda można porównać do szczura. Podobnie jak ten nikczemny, niegodziwy gryzoń, Żyd nosi w sobie nieprzejednaną potrzebę niszczenia. Siła Żydów wynika z ich przewagi liczebnej. Podobnie jak w przypadku szczurów, zagrażających ludzkiemu życiu. Dzisiejsi patrioci, chowacie się za mikrofonami w Londynie i w Algierze. Co byście zrobili na naszym miejscu? Odmawia się nam patriotyzmu, bo godzimy się na politykę kolaboracji z Niemcami. Minister propagandy w rządzie Petena, Philippe Henriot, został zabity przez ruch oporu. W ramach rewanżu Niemcy wydali Georgesa Mandela wiszystowskiej milicji. Mandel zginął zastrzelony w lesie Fontainebleau. Ot tak, bez procesu. Blum nie dowiedział się o tym od razu, ale podejrzewał, co czeka jego towarzysza po wyjeździe z obozu. Powiedział, niewykluczone, że podzielę jego los. 4, 16 grudnia. Synu, przekazano mi wczoraj twój list z 27 listopada. Bardzo mnie poruszył. Śmierć naszego towarzysza skłoniła mnie do refleksji. Pisząc w niemieckiej niewoli ze świadomością okrucieństw, jakich doświadcza mój kraj, moja partia, moja rasa, nie tylko nie wyrzekam się swoich przekonań, lecz przeciwnie, trwam przy nich z żarliwą pewnością. Dużo myślę o biednym René. Gdzie teraz jest? Czy jeszcze kiedyś ujrzę tych, których kocham? Do widzenia, mój synu. René,
Młodszy brat Leona René, miłośnik teatru, zarządca pałaców w Monte Carlo, został zatrzymany przez Gestapo w 1941 roku, internowany do obozu w Drancy, a następnie do Auschwitz. Tam spalono go żywcem w piecu krematoryjnym. W kwietniu 1945 rozpoczął się odwrót Niemców. Obozy na terenie Polski i na wschodzie Niemiec były wyzwalane przez Armię Czerwoną. Buchenwald, Dachau i inne obozy na południu ewakuowali sami naziści. Ludzi bez znaczenia pozostawiano na pastwę losu. Cóż to za obóz, z którego kolumny więźniów wyszły bez pomocy Rosjan czy Amerykanów? Nieważne. Rozkaz był jasny. Alarmy, i tak dotąd częste, stały się jeszcze częstsze. Nocą budziliśmy się z czujnego snu. Zdawało nam się, że słyszymy chrzęst amerykańskich czołgów. Kiedy tu dotrą? Tej nocy? Dziś? Jutro? I czy przyjadą na czas, zanim rozkaz Gestapo skieruje nas dalej, bardzo daleko, tam, gdzie nie dotrą alianci? Czuliśmy, że w grę wchodzi nasze życie. Byli wśród nas starcy i młodzieńcy, wszyscy okryci łachmanami. Tylko nieliczni mieli koszule. Większość szła boso, bez drewniaków. Wlekli się poganiani ciosami pałek jak uległe stado. Zbyt zmęczonych i tych, którzy nie mogli iść dalej, zabijano na miejscu. Ich twarze były mizerne, ciała wychudzone, ale nie spuszczali głów. Wpatrywałem się w nich chciwie przez szybę samochodu, z nadzieją, że ujrzę jakiegoś towarzysza, przyjaciela. Choć wytężałem wzrok, nie rozpoznałem nikogo. Za to wielu z nich rozpoznało mnie i dostrzegłem dreszcz przeszywający szeregi. Ważne osobistości pozostające w rękach Niemców były przewożone w miarę możliwości nazistów na południe, w stronę Austrii, gdzie kilku przywódców chciało stworzyć siatkę oporu i w związku z tym zachować jeńców. Tułaczka Bluma trwała przez cały kwiecień 1945 roku, aż do chwili, gdy jego konwój został wyzwolony przez przednią straż armii amerykańskiej na granicy austriacko-włoskiej. À la frontière sud de l'Autriche et de l'Italie, son convoi rencontre une avant-garde de l'armée américaine et il est libéré. Il est arrivé à 13h40. O 13:40 wylądował na lotnisku Orly. Wrócił. Teraz będzie tu z nami po 5 latach spędzonych w rękach wrogów. Petena i Hitlera. Leon Blum podnosi rękę do ust. Nie próbuje powstrzymywać łez. Wsiada do samochodu. Jeszcze ostatni ruch dłonią skierowany do wszystkich, którzy przyszli go powitać. I znów zostaliśmy sami. Po raz pierwszy od 5 lat wyraźnie czujemy, czym jest dla socjalizmu, dla republiki, dla Francji obecność tego wielkiego człowieka. Świat Leona Bluma legł w gruzach. Jeszcze w Buchenwaldzie dowiedział się o śmierci swojego brata Georgesa w 1943 roku. Teraz z przerażeniem odkrył, co spotkało jego drugiego brata René. Mieszkanie Leona zostało splądrowane przez Niemców. Zginęły pamiątki, dokumenty i książki.
Powojenny świat jest trudny. Konsekwencje międzynarodowego konfliktu trwającego 6 lat nie mogły ustąpić wraz z ogłoszeniem zwycięstwa. Szybko zdecydował się na powrót do życia publicznego. Regularnie pisał artykuły wstępne do socjalistycznego dziennika Le Populaire. Znajdował tu schronienie. Niemal codziennie zjawiał się w redakcji, gdzie prowadził, choć raczej nieformalnie, swoiste kolegia. Zwoływał dziennikarzy i przedstawiał im argumenty, których chciał użyć w kolejnym wstępniaku. Pragnął wyrażać swoje opinie, wywierać wpływ na bieg zdarzeń. Znał wszystkie szczegóły polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Wybory. Rok po wyzwoleniu Francuzi i Francuzki wybierają ludzi, partie i programy. Léon Blum zgodził się stać przez miesiąc na czele koalicyjnego rządu. Następnie wkroczył na arenę międzynarodową. W Stanach Zjednoczonych negocjował warunki pomocy Francji. Z rozmysłem wspierał rodzące się państwo Izrael. Blum przeszedł do historii jako symbol frontu ludowego i męstwa, którym się wykazał, stawiając czoło rządowi Vichy. Gdy po wojnie podjęto próbę utworzenia rządu, to on miał nim pokierować, bo uważano go za człowieka stojącego ponad podziałami. C'est celui dont on pense qu'il est, je dirais, au-dessus de la mêlée. S'il est vrai, comme le vote. Głosowanie zgromadzenia zdaje się potwierdzać, że uznajecie mnie za osobę zdolną wyprowadzić Francuzów i Republikę z trudnej, niebezpiecznej sytuacji. Byłaby to najcenniejsza nagroda za to, że poświęciłem im całe swoje życie. W sytuacji kryzysowej, na pozór całkiem bez wyjścia, Blum zgodził się utworzyć rząd tymczasowy. Miał to być, jak mówił, rząd jednomiesięczny, który wyprowadzi Francję z kłopotów. Francja z wdzięcznością powitała Leona Bluma, wracającego ze Stanów Zjednoczonych, gdzie z sukcesem zakończył misję powierzoną mu przez rząd francuski. Na lotnisku po bratersku przyjął go sekretarz stanu, pan Defer. Dzięki Blumowi Francja otrzyma pomoc gospodarczą i finansową, na którą czeka, by wydźwignąć produkcję na poziom przedwojenny, a następnie dostosować ją do wymogów nowoczesnych technologii. To pierwszy etap międzynarodowej współpracy gospodarczej i decydujący krok w działaniach pokojowych w Europie oraz na świecie. Właśnie takie ustalenia poczynił premier Blum podczas rozmów z prezydentem Trumanem. Rząd tymczasowy spisał się świetnie. Pamiętam posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Akurat byłem deputowanym, na którym Blum mówił o końcu swojego rządu. Zabrałem głos i spytałem, dlaczego pan nie zostanie? Trzeba działać dalej. Odpowiedział, proszę nie nalegać, jestem już stary. Po 17 tracę siły. W swojej willi w Jouy-en-Josas pod Paryżem zmarł Léon Blum, którego twarz i dzieło na zawsze przywoływać będą pamięć o ostatnich 30 latach francuskiej polityki. To był piękny, wiosenny dzień. Kwiecień. Wszystkie okna w jego domu były otwarte. Spoczywał w swoim gabinecie pośród bukietów kwiatów. Trudno było nie myśleć o jego śmierci,
Przecież było tam jego ciało, a jednocześnie ta nadzieja, kwiaty, dziwne uczucie. Odchodził człowiek, który już zawsze kojarzył mi się z wiosną. W Paryżu, na Placu Zgody, odbyły się uroczystości żałobne najważniejszej postaci francuskiego socjalizmu. Śmierć Leona Bluma to cios zarówno dla jego zwolenników, jak i przeciwników, ponieważ był człowiekiem wielkiego serca i umysłu. Odznaczał się niezwykłą kulturą, wiedzą i odwagą, fizyczną oraz moralną. To czyniło go kimś wyjątkowym. O jego niezwykłym formacie świadczyła również wierność młodzieńczym ideałom, niezłomna wiara w wysiłek na rzecz sprawiedliwości, równych szans i wolności. Nie oddzielam osobowości Bluma od jego postawy i zaangażowania w socjalizm. Dla mnie to spójna całość. Jego życie było piękne, spełnione, a zarazem tragiczne. Blum to świetny materiał na postać literacką, bohater powieściowy. Wszystkie jego doświadczenia, ta niezwykła deportacja. Wrócił cały i zdrowy do Francji, by tuż po wyzwoleniu znów stać się wielkim politykiem. To czysta literatura. Próbowałem opowiedzieć tę historię, ale do tego potrzebny jest świetny powieściopisarz. Jego życie było piękną powieścią. On sam ją napisał nie piórem, lecz ciałem i krwią. Człowiek staje się socjalistą w chwili, gdy przestaje uznawać istniejący układ sił gospodarczych za nieodzowny i wieczny. W chwili, gdy przestaje mówić, taki jest świat, nie zmienimy go. W chwili, w której czuję, że ten porządek jest sprzeczny z jego wewnętrznym pragnieniem sprawiedliwości, równości i solidarności. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Magdalena Kamińska-Morizon. Czytali Paweł Straszewski i Maciej Orłowski.